9. Gość poranka. Senator niezrzeszony Jan Maria Jackowski jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry, panie senatorze. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu. Jak pan ocenia pomysł referendum dotyczącego przyjmowania migrantów i relokacji migrantów? To znaczy, jest to bardzo ważna kwestia, polityka migracyjna. Każde państwo współczesne, szczególnie europejskie, z wiadomych względów powinno mieć przemyślaną i mądrą politykę migracyjną. Obawiam się, że Polska, a nawet wiem co mówię, takiej polityki nie ma. Mamy w tej chwili jedną z najbardziej liberalnych, a niektórzy twierdzą, że najbardziej liberalną politykę migracyjną w Polsce. Jeżeli chodzi o napływ cudzoziemców do Polski, czy obywateli niepolskich, może w ten sposób powiedzmy, to nie tylko jest to sprawa Ukrainy, no, która jest niejako oczywista, ale mamy cały szereg przedstawicieli krajów spoza Europy, i z Azji, i z Afryki, i z innych miejsc na świecie. I z tego punktu widzenia ta dyskusja jest potrzebna. Natomiast w tej chwili zarządzanie referendum w tej sprawie, no jednak mimo wszystko nabiera pewnych cech doraźności i polityczności w związku z kampanią wyborczą, dlatego że w tym kontekście w zasadzie ten wątek się pojawia. I ja sądzę, że wcześniej trzeba było odbyć poważną dyskusję, bo przecież jeżeli chodzi o liczbę obywateli niepolskich, znaczy mieszkańców, którzy nie są obywatelami Polski obecnie w Polsce, jeżeli porównamy rok 2015 do roku 2023 i wyłączymy Ukraińców z tej liczby, to się okaże, że mówimy o setkach tysięcy ludzi, którzy mają albo karty stałego pobytu, albo mają pozwolenie na pracę, albo w jakiś inny sposób, a czasami może nawet i nielegalny, przybywają na terytorium Polski. Mamy też pośredników, którzy w tym uczestniczą. No właśnie, bo na przykład taka Kanada czy Australia, no wprost wybiera sobie grupy ludzi, których chce powitać na swoim terytorium. Oczywiście jest jakaś grupa ludzi, którzy się dostają tam nielegalnie i zostają, tego się uniknąć nie da. Ale na przykład poszukują, nie wiem, listonoszów, informatyków, lekarzy i takich ludzi chcą u siebie widzieć. My mieliśmy taką i mamy taką grupę narodowościową, na przykład Wietnamczyków, którzy w drugim pokoleniu się bardzo dobrze zasymilowali. Dzieci tych ludzi, którzy przyjeżdżali tu w latach 90. kończą studia, uczą się i to jest chyba przykład tej dobrej asymilacji. Tak jest, no ale sama pani podkreśliła, że Australia ma politykę migracyjną, Niemcy mają politykę migracyjną, Francja ma politykę migracyjną. Można dyskutować, czy ona jest właściwa, czy nie, i różne opinie pewnie w tym zakresie są. Tym niemniej jest to w jakiś sposób określone, jest jakaś za tym doktryna, jest jakiś sposób działania, jest jakaś koordynacja działań całej administracji państwowej w tym zakresie. No jest jakiś pomysł na inkulturację. On często nie wypala, szczególnie dla przybyszów z krajów pozaeuropejskich. No, to są znane problemy, ja bym nie chciał w tej chwili w to wchodzić jakoś bardziej szczegółowo. No, tym niemniej jakieś polityki próbuje się. Natomiast czyli my jej nie mamy, my w Polsce nie mamy, to znaczy nie ma takiego dokumentu, który by jasno określał, jakie są cele i czego my oczekujemy od tego rodzaju polityki, jakie mamy potrzeby demograficzne w tym zakresie i tak dalej, i tak dalej. No jest to trochę takie na żywioł. Z jednej strony przedsiębiorcy naciskają na administrację państwową, bo potrzebują pracowników. No i wiemy, że nawet teraz jakaś tam część infrastruktury podległej Orlenowi też jest budowana przez w sumie przybyszów spoza Europy i specjalne miasteczko jest do tego celu tworzone. No więc czy to jest zgodne z naszą polityką migracyjną, jeżeli taki dokument by był, czy nie? No nawet trudno o tym powiedzieć, dlatego że tej polityki migracyjnej nie ma. Ona jest trochę żywiołowa i trochę na właśnie taka chaotyczna. I tutaj administracja państwowa po prostu no, ulega naciskom przede wszystkim przedsiębiorców, no bo główny argument jest taki, że mamy niedobory na rynku pracy i w związku z tym i są zawody, których no, Polacy, obywatele polscy nie chcą już wykonywać.
No nie właśnie, chcą co wykonywać, a za chwilę się okaże, że takie zawody są, że obywatele, czy byli obywatele Ukrainy też nie chcą tych obowiązków wykonywać i to jest taka, no, taka no, spirala, która po prostu się nasila i trzeba o tym mądrze i spokojnie dyskutować. A referendum, wracając do pani podstawowego pytania, no jest takim, no, takim działaniem par excellence socjotechnicznym i politycznym, doraźnym, związanym z kampanią wyborczą i chęcią poprawienia sobie notowań przez obóz rządzący. Od kilku dni też rozmawiamy o ustaleniach korespondentki Radia RMF FM, która ustaliła, że Polska będzie mogła wnioskować o odstępstwo w sprawie relokacji z powodu uchodźców z Ukrainy, którzy u nas przebywają. Taki wniosek jednak nie oznacza, że zostanie pozytywnie rozpatrzony. To nie jest tak, że ta sprawa jest już załatwiona, bo trzeba będzie się najpierw na ten pakt migracyjny zgodzić, żeby później wnioskować. No po pierwsze, praca nad tym paktem to na razie jest decyzja, nazwijmy to kierunkowa, tak? Natomiast tam jest cała procedura w ramach Unii Europejskiej, która musi być zrealizowana, żeby można powiedzieć, że ten pakt został wdrożony. To jest po pierwsze. Po drugie, no tutaj właśnie w takich sytuacjach potrzebna jest mądra polityka europejska i umiejętność poruszania się na salonach brukselskich. Niestety obecny rząd tutaj nie zdaje egzaminu, ponieważ cała sprawa KPO pokazuje, że nie ma ani honoru, mówiąc kolokwialnie, ani pieniędzy. To znaczy zgodzono się na bardzo radykalne działania typu zakaz rejestracji samochodów po 2035, ograniczenia z wiekiem emerytalna, czy działania na rzecz przedłużenia wieku emerytalnego i cały szereg innych, tam ponad 200 takich jest postanowień, na które rząd polski się zgodził. A nawet jak się zgodził, to i tak nie był w stanie uzyskać tych środków, o które Polska zabiegała i które Polsce by się niewątpliwie przydały. To pokazuje moim zdaniem słabość tej polityki i nieumiejętność poruszania się. W Unii Europejskiej trzeba umieć budować koalicję, mieć argumentację, być bardzo aktywnym, przedstawiać swoje racje i umiejętnie korzystać z różnych instrumentów. Ale ta, panie senatorze, ta sprawa z KPO pokazuje też, że przy tym stanie stosunków Komisja Europejska-Polska taki wniosek no raczej nie zostałby pozytywnie rozpatrzony. O wyłączenie nas z tego mechanizmu relokacji. Pani redaktor, no jak to nie zostałby? No po pierwsze nie wiemy, czy by został. No Polska ma argumenty merytoryczne. No myśmy przyjęli 1,5 miliona. No różne liczby tutaj padają w tym kontekście. No ale na pewno ponad milion uchodźców z Ukrainy, tak? Co więcej, polski rząd nie wystąpił skutecznie o dofinansowanie obecności obywateli Ukrainy w Polsce, a są mechanizmy i są fundusze, z których można było skorzystać, tylko trzeba było złożyć wnioski. No więc ja mówię o takich zaniedbaniach i o takiej jakby nieumiejętności profesjonalnego korzystania, profesjonalnej obecności w ramach Unii Europejskiej, tak? I w ramach struktur Unii Europejskiej i poruszania się w tym. Ja wiem, że to jest świat skomplikowany, niełatwy, wymaga dużego doświadczenia, no ale Polska nie jest od wczoraj członkiem Unii Europejskiej. No już prawie 20 lat. Jest też jakimś małym, nic nieznaczącym krajem. Tak jest. Jest krajem bardzo ważnym, szczególnie teraz geopolitycznie, w związku z toczącą się na Ukrainie wojną. A jak pan podchodzi do samej sprawy tej przymusowej relokacji migrantów? Bo to jest oczywiście ukłon w stronę krajów południa. Hiszpanii, Włosi mają problem. Ja od razu wejdę pani w słowo. Ja jestem oczywiście przeciwnikiem przymusowej relokacji, ponieważ z bardzo prostej przyczyny, ponieważ to gwałci prawa człowieka. No bo jeżeli ktoś zamierza osiedlić się w innym kraju, no z powodów tam administracyjno-prawnych jest to niemożliwe, a w ramach tego zostanie przymusowo osiedlony w jeszcze innym kraju, no to jak to się ma do praw człowieka, tak? Po drugie, jest to mechanizm, który może się, już próbowano raz taki mechanizm wdrożyć w roku 2015. No w końcu Unia się w 2018 wycofała. Ja rozumiem, że kraje południa mają z tym ogromny problem. Być może ten problem nawet będzie się nasilał i te ruchy migracyjne
z różnych powodów i gospodarczych, i społecznych, i politycznych, ten nacisk z południa do Europy może być gigantyczny, no ale Unia powinna wypracować w tym zakresie przede wszystkim szczelność ochrony swoich granic i procedur, które w tym zakresie obowiązują, a nie ulegać właśnie, jak pani wspomniała, różnym gangom przemytników, którzy zrobili przemysł z przerzucania ludzi, ryzykując ich życiem, wyciągając od nich ostatni grosz i po prostu cynicznie wykorzystując ich do swoich, do osiągnięcia zysku. Także no tutaj jest jakaś bezradność Unii Europejskiej w tym zakresie i o tym by trzeba było rozmawiać. Zmieńmy temat. Za 3 tygodnie rocznica kulminacji rzezi wołyńskiej. Czego oczekuje pan od polskiego rządu w tej sprawie? No przede wszystkim ja oczekuję, ja byłem zwolennikiem, żeby tę sprawę pojednania, wyjaśnienia wszystkich białych plam i przeprowadzić konsekwentnie. Mieliśmy ponad 30 lat na to i różne komentarze były takie, że zawsze nie był czas. Albo to, albo tamto, albo owamto. No i to się okazuje, że w tej chwili doszliśmy do takiej sytuacji, że wypowiedź prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Ukrainy ostatnia, no jest wyjątkowo bulwersująca, mówiąc delikatnie, w stosunku do Polaków, tak, że Polacy mają upamiętniać pomniki UPA, które rzekomo zniszczyli, a wcale one nie były zniszczone, tylko zmieniono treść tablic, które w sposób jawny fałszowały prawdę historyczną. Więc to pokazuje, że Polska, bezwarunkowo pomagając Ukrainie na niebywałą skalę w tej chwili, no nie stosuje podstawowej zasady, że kochamy, ale wymagamy. I to jest ta zasada, która jest bardzo ważna i proszę zauważyć, że inne kraje europejskie tę zasadę akurat stosują. Natomiast my mamy trudną historię, mówię o ostatnich ponad 100 latach historii, szczególnie historii między Ukrainą a Polską. I tutaj potrzebne jest, ja jestem zwolennikiem doprowadzenia, no ale musimy stanąć w prawdzie. No nie możemy udawać, że ofiara ponad 100 tysięcy ludzi bestialsko wymordowanych przez nacjonalistów ukraińskich w działaniu, które było ludobójstwem, no po prostu przechodzić do tego, do porządku dziennego. No tym bardziej, że my wymagamy, pan wspomniał o wymaganiach, my wymagamy zgody na ekshumację, na zabranie naszych tak ludzi jest pochowanych w bezimiennych domach. My się nie domagamy odszkodowań, my się nie domagamy innych spraw, których notabene Polska mogłaby się domagać, tylko poszanowania prawdy i poszanowania pamięci ofiar tego ludobójstwa straszliwego, tak? Bo było ono wyjątkowo brutalne, ja nie będę przytaczał tutaj, w jaki sposób mordowano naszych rodaków, tylko za to, że byli Polakami, bo nic nie robili. Także to jest po prostu, no, dla osób, które mają jakieś związki rodzinne, a w Polsce tych osób niemało jest, z tamtymi terenami, no to jest to jednak taka niezabliźniona rana, która wymagałaby jakiejś ekspiacji ze strony oprawców. A może Ukraina w tej sprawie gra, mówiąc potocznie, na kilku fortepianach, bo przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy mówił miesiąc temu w polskim parlamencie o akceptowaniu prawdy bez względu, jaka by nie była bolesna. Z kolei szef ukraińskiego IPN-u, o czym pan powiedział, chce odnawiania pomników UPA, więc mam jakąś tutaj rozbieżność. No to jest stara taktyka Ukrainy, bo pamiętam, że tam na jakimś etapie to już międzypaństwowe stosunki niby były dobre, ale się okazało, że mer Lwowa na przykład, no kwestia słynnych lwów na cmentarzu Orląt Lwowski, które były w takich paździerzowych skrzyniach zabite i to też wywołało emocje, no i władze państwowe Ukrainy, rządowe i prezydent twierdzili, że oni nie mają wpływu na samorząd, że to są samoistne decyzje samorządu, więc to jest taka gra i Polska tutaj absolutnie nie potrafi się w stosunku do tego w sposób właściwy, dyplomatyczny, konsekwentny, długofalowy zareagować. I o to mam ogromny żal,
dlatego że oczywiście te uroczystości, to będzie okrągła 80. rocznica tego ludobójstwa wołyńskiego, no na pewno będą miały wymiar taki społeczny, natomiast oficjalnie będzie takie no trochę chowanie głowy w piasek. I mnie się osobiście to nie podoba, bo tak się nie uprawia poważnej polityki. I zresztą taka postawa daje argumenty również Federacji Rosyjskiej, która twierdzi, że państwo ukraińskie no właśnie nie rozliczyło się. Przecież Suchewicz, który był no, dowódcą wojskowym OUN-u, jest, jemu się przypisuje część winy za ludobójstwo wołyńskie, był przecież oficerem policji niemieckiej, tak, i kolaborantem niemieckim w czasie II wojny światowej. Więc o takich rzeczach też trzeba pamiętać. A jest wynoszony na sztandary i tutaj jest bohaterem dla Ukraińców. No, strona polska, no trudno, żeby była zachwycona takimi, czy Polacy, takimi działaniami. Czy ta sprawa może mieć wpływ na dalszy spadek naszego nastawienia do uchodźców z Ukrainy? Bo ten spadek, co jest też naturalne, bo ta wojna już bardzo długo trwa, ten spadek jest odnotowywany. Mi się wydaje, że te kwestie historyczne nie są aż tak nośne, jak te kwestie bieżące. I pani, rozumiem, odnosi się do tego trzeciego raportu dotyczącego oceny przez Polaków obecności wielu obywateli Ukrainy w Polsce. I tutaj widać wyraźnie, że te nastroje się zmieniają. To znaczy w tym sensie, że uważamy, że należy pomagać, ale rosną też obawy dotyczące systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce. I tutaj tego typu, powiedzmy, socjalno-bytowych kwestii, które mogą wzbudzać większe emocje społeczne obecnie niż te historyczne z przeszłości. I to jest duże wyzwanie też przed rządem polskim, bo to niewątpliwie w tej chwili te nastroje ulegają zmianie i to się dostrzega. I na koniec już pytania dotyczące kampanii wyborczej. Dlaczego Jarosław Kaczyński wchodzi do rządu? No jeszcze nie wiemy, czy wchodzi. Jest taka zapowiedź. No sądzę, że ten rząd, który jest niezwykle rozbudowany, jest najbardziej rozbudowanym rządem po 89 roku. Przecież ma zdublowaną de facto administrację, bo jest tylu ministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, wicepremierów, pełnomocników rządu, że trudno tym wszystkim zarządzać w sposób racjonalny. To przeczy jakimś takim zasadom zarządzania, które powinny być stosowane. Jeżeli sprawami imigrantów zajmuje się i pani minister Ścigaj, i pan minister Szafernaker, i jeszcze ktoś w ramach rządu się tym zajmuje, no to jak ta koordynacja może wyglądać? I z tego punktu widzenia najwyraźniej uznano, że potrzebny jest ktoś, kto to wprowadzi porządek. No i taką rolę miałby odegrać Jarosław Kaczyński, ale de facto jego wejście na tych zasadach, które się przewiduje, że będzie jedynym wicepremierem, no de facto oznaczałoby swoiste wotum nieufności w stosunku do Mateusza Morawieckiego, bo byłoby to przyznanie, że Mateusz Morawiecki nad tym wszystkim nie panuje. Na to się jeszcze nakłada cała walka różnych frakcji, grupek, podgrupek, kanap i tego całego pejzażu obozu Zjednoczonej Prawicy, że każda z tych grupek ma swojego przedstawiciela w ramach układu rządzącego. I jest to bardzo misterna układanka, która powoduje, że nie ma swobody polityki, czy ona jest bardzo personalnej, czy ona jest bardzo po prostu ograniczona. I z tego punktu widzenia to również nie wpływa na sterowność rządu i to powoduje, że mamy taką sytuację, że rozważa się taki wariant, o który pani mnie pyta. I już na sam koniec, co oznacza z kolei przejęcie funkcji szefa sztabu wyborczego przez Joachima Brudzińskiego, że będzie je ostrzej? No, zapewne w retoryce będzie ostrzej i bardziej konfrontacyjnie, natomiast to nie zmienia podstawowego problemu, jaki mamy
obecnie w sztabie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości. Otóż de facto są jakby dwa sztaby. Jest to sztab oficjalny na Nowogrodzkiej, partyjny nazwijmy to. No i też jest centrum, nazwijmy to, takie propagandowe czy wyborcze również w ramach rządu, tak? I tutaj widać pewną bardzo dużą aktywność pana premiera i jego urzędników w terenie, którzy podejmują różne inicjatywy, jeżdżą, otwierają i takie wizyty gospodarskie są planowane. I to nie wiem, czy jest koordynowane ściśle z tym sztabem z Nowogrodzkiej. Natomiast wejście pana posła Brudzińskiego nie rozwiązuje tego dylematu. I nadal będzie tak, że będą w zasadzie dwa sztaby. A dwa sztaby, ja przypomnę, w 2015 roku doświadczenia Platformy. Był sztab Mały i Duży Pałac, tak? Duży Pałac, czyli ośrodek prezydencki, który w którymś momencie wyskoczył z pomysłem, Bronisław Komorowski, z pomysłem referendum, które okazało się fiaskiem, a miało być wehikułem, który dawałby mu drugą kadencję. No i była też drugi mały pałac, czyli Rada Ministrów ówczesna i pani premier Kopacz i jej współpracownicy, którzy prowadzili swoją politykę medialną czy wyborczą. No i to nie przyniosło, jak wiadomo, Platformie sukcesów, tylko PiS wtedy wygrał 2015. I na tym musimy już kończyć. Senator niezrzeszony Jan Maria Jackowski był gościem poranka 7:09. Dziękuję panie senatorze za rozmowę. Dziękuję pani redaktor. Dobrego dnia. 7:09. Gość poranka.